Jej wypełnienie zajmuje tylko kilka minut, a może uratować życie. Mowa o kopercie życia, która znana jest nie tylko seniorom i funkcjonuje już w wielu miastach w całej Polsce. Celem kampanii jest przede wszystkim pomoc osobom starszym czy schorowanym, które ze względu na swój stan zdrowia nie zawsze są w stanie udzielić pełnej informacji służbom ratunkowym. Dziś na jaworznickim rynku dokładnie taką kopertę można było otrzymać z rąk Wojciecha Saługi, byłego marszałka województwa śląskiego, a obecnie kandydata do Sejmu RP. Taki pomysł, żeby przy okazji kampanii wyborczej robić rzeczy bardzo pozytywne, a taką bardzo pozytywną rzeczą jest koperta życia, którą promuję od wielu lat i także w tych wyborach chcę powiedzieć, że to koperta, która naprawdę ratuje życie. Wypełnia się to podstawowe informacje, osoby kontaktowe, uczulenia, przyjmowane leki, przewlekłe choroby, wkłada do lodówki, nalepia znaczek na lodówkę, a ratownicy medyczni wiedzą, że jeżeli taki znaczek jest, sięgają do tej lodówki i często ratują w ten sposób życie, bo wtedy każda sekunda jest ważna. Akcja Koperta Życia zainicjowana została w 2017 roku na terenie województwa śląskiego przez Rzecznika Praw Obywatelskich, Wojewódzką Komendę Policji w Katowicach oraz właśnie ówczesnego marszałka województwa śląskiego Wojciecha Saługę. Są przypadki częste, tak, że przyjeżdża pogotowie, leży osoba nieprzytomna, nie wiedzą z kim się kontaktować, a najczęściej potrzebna jest informacja o przewlekłych chorobach, czy jakie dana osoba bierze leki. I to naprawdę to są sekundy, minuty, które ratują życie. A dlaczego w lodówce? Bo lodówka jest w każdym domu, tak się przyjęło. To pomysł nie mój, to pomysł środowiska starszych osób, to jest promowane w Polsce, na całym świecie. Też staram się wykorzystać kampanię wyborczą do tego, żeby to pokazać, bo mówię o tym od wielu lat. Ta specjalna plastikowa koperta, którą należy umieścić w widocznym miejscu w lodówce, powinna zawierać informacje o chorobie, przyjmowanych lekarstwach czy uczuleniach. Ważne jest też, aby podać dane osoby, którą powinno się zawiadomić, na przykład o przewiezieniu pacjenta do szpitala.